Warszawy, Rafała Trzaskowskiego. Wielkie brawa. Bardzo proszę o zabranie głosu panią prezydent Aleksandrę Dulkiewicz. Szanowni Państwo, kochane gdańszczanki, kochani gdańszczanie, ale także ci wszyscy, którzy kochacie Gdańsk. Chyba do nich pan prezydent Trzaskowski też należy, skoro jest tu z nami. Co się z nami stało? Pyta mnie mieszkanka Oliwy. Dlaczego kraj jest tak podzielony? Dlaczego władza jest tak daleko od ludzi? Problemem dzisiejszej Polski jest podział. Niewidoczny mur, który stanął pomiędzy nami, pomiędzy ludźmi. To jedna z polskich chorób. Takie sprawowanie władzy, jakby jedynym celem miał być głos wrzucony do urny w kolejnych wyborach. A przy tym takie zarządzanie, aby zwierać szeregi zwolenników, a inaczej myślącym przeciwnikom odebrać godność. I dlatego misją samorządu dzisiaj jest odbudowa. Odbudowa więzi pomiędzy ludźmi, odbudowa zaufania, odbudowa jedności, wreszcie odbudowa wspólnoty. Niemal każdego dnia, kiedy spotykam na ulicach gdańszczan, widzę ich radość. Radość z tego, jak zmienia się nasze miasto, jak zmienia się Polska, jak zmienia się życie. Ale widzę też łzy, kiedy w zaufaniu dzielą się swoimi zmartwieniami. Do tego jesteśmy też my, samorządowcy, wójtowie, radni, burmistrzowie, prezydenci miast, po to, by słuchać ludzi. Bardzo zależy mi na tym, żeby każda gdańszczanka i każdy gdańszczanin czuł się w naszym mieście, w naszym Gdańsku u siebie. Czuł się słuchany i szanowany. Niezależnie od tego, na kogo oddał swój głos w ostatnich wyborach, w jakiej dzielnicy mieszka, czy woli rower, czy samochód, czy mecz, czy teatr, czy ma dużą rodzinę, czy jest singlem, czy wreszcie jest gdańszczaninem w trzecim pokoleniu, tak jak ja, czy dopiero co przybyłym przychodźcą z Białorusi. Poczucie, że jestem u siebie, że mam wpływ na otaczający mnie świat, a ludzie, którym powierzyłem sprawowanie władzy, liczą się z moją opinią, to podstawa. Podstawa wspólnoty, podstawa samorządu. Nie chcę, żeby młody człowiek musiał emigrować, bo w jego ojczyźnie jest za duszno, a kobiety zamiast spędzać popołudnia na placu zabaw z dziećmi, tygodniami muszą wykrzykiwać hasła na ulicach. Niech wszyscy obywatele czują się u siebie i czują się równie ważni. Zmiana w Polsce nastąpi poprzez wybory, ale nie tylko. Prawdziwa zmiana zaczyna się w nas. Zaczyna się od indywidualnej zmiany każdej i każdego z nas. Każdego, kto chce zmienić innych, kto chce zmienić kraj. Ale nasze doświadczenie życiowe pokazuje, że jeśli chcesz zmienić innych, zacznij od siebie. Inspiracją do takiej zmiany tutaj, w Gdańsku, jest przesłanie solidarności. Dla nas przesłanie solidarności nie jest zamknięte w muzeum czy wśród rodzinnych pamiątek. My tutaj umiemy odkrywać dziedzictwo solidarności na nowo, każdego dnia. Ono żyje w naszym działaniu. Gdańsk dzieli się dobrem, ale Gdańsk dzieli się solidarnością. Ta solidarność to nasz gdański patent na bycie razem. Nawet jeśli słowo solidarność wydaje się dzisiaj staromodne, a może z minionej epoki.
Dlatego, Rafale, bardzo ucieszyłam się, gdy z twoich ust słowo solidarność padło opatrzone przymiotnikiem nowa. Nowa solidarność. Dla dobrego życia razem niezbędne są wartości. Wartości, które spajają wspólnotę. Nawet jeśli nie mówimy o nich, nie nazywamy ich, to jest nasza codzienność. Pielęgnowanie rabaty pod domem, zrobienie zakupów sąsiadce, która przebywa w kwarantannie, zareagowanie, czy gdy coś się dzieje w tramwaju, stawanie w obronie konstytucji, sądów, wreszcie pozycji Polski w Europie. Wysoko cenimy w Gdańsku wolność i solidarność, także otwartość, a w parze z nimi idzie odpowiedzialność i długomyślność, które wyznaczają dalszy horyzont niż tylko najbliższe wybory. Zmiana zaczyna się w nas. Zmiana wypływa z naszych trzewi, jak to mówią Kaszubi, gospodarze tej ziemi. A motorem tej zmiany wciąż jest solidarność. Solidarność odczytywana na nowo. Myślę, że taka rola samorządu w odbudowie Polski, tej zmienionej, o której marzymy, taka właśnie jest rola solidarności. I kiedy codziennie słucham gdańszczanek i gdańszczan, to wiem, że dzisiaj trzeba postawić na trzy sprawy. Zielony ład, edukację opartą na wartościach i tożsamość. Myślę solidarność. Solidarność pokoleń. Jeśli solidarność pokoleń, to stajemy przed pytaniem, jak chronić środowisko, jak zachować dziedzictwo przyrody dla następnych pokoleń, jak produkować energię, podróżować, handlować, ubierać się i nie niszczyć środowiska. Jak zachować je dla naszych dzieci i wnuków? Misją samorządu dzisiaj jest rozpocząć i przeprowadzić w Polsce zieloną rewolucję. Ta zmiana, która nas czeka, nie jest ani lewicowa, ani prawicowa. Ona nie jest też partyjna. W tej zielonej zmianie, która zapukała do naszych drzwi, chodzi o dobro wspólne. Chodzi o dobro wspólne tych, którzy żyjemy tutaj dzisiaj, ale chodzi także o miłość do tych, którzy przyjdą po nas. Zielona zmiana zaczyna się od konkretnych działań, codziennych działań, także budowy wspólnoty. Jej motorem niech będzie odpowiedzialność za przyszłość naszego najbliższego podwórka, Gdańska, Polski, ale także Europy. To znak rozpoznawczy nowej Europy, ale i zadanie dla każdej i każdego z nas. Proste, codzienne rzeczy. Segreguj śmieci, nie wprowadzaj w obieg plastiku, nie pal w piecu byle czym, oszczędzaj wodę i energię, korzystaj z komunikacji miejskiej, nadawaj ubraniom drugie życie. Sposobów są dziesiątki. Nie wiem, czy wiecie, ile sposobów znają nasze dzieci. Wreszcie edukacja. Edukacja. Nie będzie dobrej przyszłości bez edukacji opartej na wartościach. Nie będzie dobrej przyszłości bez edukacji przygotowującej młodych ludzi do życia we współczesnym świecie. Również uczącej dialogu i krytycznego myślenia. Nie będzie wreszcie dobrej edukacji bez szanowanych i dobrze opłacanych nauczycieli. Współczesna edukacja musi przygotowywać do odporności na kłamstwo i na wszelką manipulację. Chcemy nowoczesnego państwa, nowoczesnego samorządu. Musimy teraz postawić na edukację XXI wieku. Edukacja przyszłości to nie tylko edukacja dla dzieci i młodzieży. Doświadczenie samorządu pokazuje, że na współczesną edukację trzeba patrzeć jako na proces uczenia się przez całe życie. Wkład Gdańska w ten proces doskonalenia się polega także na tym, że wraz z innymi samorządami powołaliśmy Studium Obywatelskie imienia Pawła Adamowicza. Wreszcie tożsamość. Naszą polską tożsamością jest solidarność. Często sami nie potrafimy docenić, jak silne to jest dziedzictwo.
Ktoś może mieć poczucie, że zbyt dużo w naszym otoczeniu historii, pamięci. Ale przecież kiedy wyjeżdżamy za granicę i słyszymy te proste skojarzenia. Polska Solidarność, Polska Wałęsa, Polska Jan Paweł II. Tożsamość jest kluczem do wielkiej zmiany, cyfrowej rewolucji, do rewolucji technologicznych, ale tożsamość daje nam też poczucie bezpieczeństwa. Tożsamość buduje nowoczesną wspólnotę. Tożsamość, która zaczyna się w przywiązaniu do swojego podwórka, swojej dzielnicy, swojego miasta czy wsi, w przekonaniu, że z innymi łączy nas wspólna pamięć, wspólne symbole. Ale co chyba dzisiaj szalenie ważne, wspólne plany na przyszłość. Wspólny plan, chęć zmiany na lepsze, to nas dzisiaj łączy. Wspólny plan oparty o solidarność. To przesłanie polskiego samorządu, które płynie stąd, z Gdańska. Słuchamy ludzi podzielonych, często pokłóconych do tego stopnia w swoich rodzinach, że nie mogą siąść wspólnie do świątecznego stołu. I wszyscy widzimy, jak bardzo pragną, by wreszcie zrobić coś wspólnie. By znów wspólnie zagrać w jednej biało-czerwonej drużynie. Wielu ludzi w Polsce łączy realne marzenie o lepszej Polsce. To i moje marzenie. Chcę, żeby przybrało realny kształt już dziś. Chcę powiedzieć dzisiaj gdańszczanom i wszystkim Polakom, którzy nas słuchają, że to jest możliwe. I zależy od każdego z nas. Zależy już dziś. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu prezydenta miasta stołecznego Warszawy, Rafała Trzaskowskiego, lidera ruchu Wspólna Polska, wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Witam Gdańsk. Bardzo się cieszę, że znowu jestem z Państwem. Drodzy Państwo, zmiana, która dzisiaj w Polsce jest potrzebna, to nie są nowe partie, to nie są nowe twarze, to nie są nowe plakaty. Ta zmiana, ta odnowa musi się zacząć od nas samych. Ale to, co najważniejsze, dzisiaj Polska potrzebuje planu odbudowy Rzeczpospolitej. I ja taki plan mam i będę go prezentował w przeciągu najbliższych miesięcy. Plan odbudowy Rzeczpospolitej przede wszystkim musi się opierać na wartościach, na tych wartościach podstawowych. Na prawdzie, na równości, na sprawiedliwości. Musimy zrobić wszystko, żeby odbudować zaufanie do państwa. Dlatego, że bez zaufania do naszego własnego państwa, bez odzyskania szacunku dla państwa, trudno nam będzie naprawiać Rzeczpospolitą. Ale zaczynamy od prawdy. I dlatego dzisiaj symbolicznie zbieramy podpisy pod likwidacją TVP Info i abonamentu. Dlatego zapowiadamy wielką akcję już za tydzień, w następną niedzielę 20, będziemy zbierali te podpisy w całej Polsce. Obok siebie Platforma Obywatelska, Koalicja, samorządowcy. Dlatego, że jeżeli chcemy walczyć o prawdę, to musimy zabrać rządzącym ten instrument propagandy, szczucia ludzi na siebie. Przed chwilą byliśmy z panią prezydent w Bazylice, byliśmy na grobie Pawła Adamowicza. I dokładnie wiemy, że zabił go hejt. I dzisiaj właśnie dlatego musimy z tym hejtem walczyć. I musimy walczyć o prawdę. Ostatnio doszły do nas wiadomości. Pytanie, czy to prawda, że pan prezes Jacek Kurski ma przedłużoną kadencję o kolejne 4 lata. Podobno się odbył jakiś konkurs. Nawet TVP się tym nie pochwaliła. Więc warto pytać, czy rzeczywiście tak jest. Bo jeżeli dalej będziemy mieli do czynienia z propagandą, z brakiem tolerancji, to bardzo trudno nam będzie przeprowadzić zmianę. Drodzy Państwo, ale zmiana konieczna jest również, jeżeli chodzi o inne instytucje państwa. Musimy odpolitycznić wszystkie instytucje, które zostały zawłaszczone przez PiS. To jest również bardzo istotny element tego programu zmian, który mamy od Nowej Rzeczpospolitej. Mówiliśmy o tym wielokrotnie, o tej opcji zero dla Trybunału Konstytucyjnego, dla Krajowej Rady Sądownictwa, dla prokuratury. Musimy odzyskać dla nas te instytucje.
bo bez tego trudno mówić o prawdzie. Za nami bardzo ciężki okres, okres epidemii. Musimy pamiętać o 150 tysiącach ofiar, którym się należy szacunek. Ale obiecuję Państwu, że należy również wyciągnąć wnioski z tego, co się działo. Z tych zaniechań, z tych błędów, z braku przygotowania. Ale to, co chyba dzisiaj najważniejsze, bo wszyscy o tym mówimy, to kwestia odzyskania państwa, ale również odzyskania kontroli nad podatkami. I to jest bardzo ważny element tego planu, który mamy. Dzisiaj słyszymy wszyscy o Polskim Ładzie. I cóż ten Polski Ład zapowiada? Bo oczywiście to, żeby pomagać słabiej zarabiającym, to jest rzecz, z którą wszyscy się zgadzamy, ale jak zwykle w Polskim Ładzie rządzący chcą dzielić Polki i Polaków na lepiej zarabiających, na gorzej zarabiających. Chcą, żeby za zmiany płaciły polskie firmy, bardzo często małe firmy rodzinne. A my nie chcemy dzielić Polek i Polaków. Uważamy, że podatki powinny trafić do samorządów, że cały podatek dochodowy powinien trafić do samorządów. Dlaczego do samorządów? Bo to samorządy są blisko ludzi. To samorządy wiedzą, jak wydawać pieniądze. Przecież na końcu prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, oni się bezpośrednio rozliczają z pieniędzy, które wydają. To jest rzecz absolutnie fundamentalna, żeby te pieniądze trafiły do ludzi, żeby one były wydawane blisko nas wszystkich. Do tego oczywiście konieczna jest solidarność, o której mówiła pani prezydent. Solidarność pomiędzy tymi bogatszymi regionami i tymi biedniejszymi regionami. To jest absolutny fundament. Bardzo ważny fundament reformy państwa. Widzimy żywiołowe reakcje, słuchajcie, wszystkich, którzy tutaj nas słuchają. Ale dzisiaj chciałem wam powiedzieć o jednej rzeczy, a mianowicie, słuchajcie, tak często słyszymy o samorządzie. Samorząd to nie jest abstrakcja. Dzisiaj stoimy w Polsce przed bardzo ważnym pytaniem. Czy pieniądze będą wydawane tylko przez rządzących, czy wszystko będzie scentralizowane? Czy pieniądze będą wydawane przez ludzi, którzy naprawdę wiedzą, jak to robić? Słyszycie o tych planach w tej chwili centralizacji szpitali. To rządzący będą nam mówili, gdzie i jak leczyć. Żebyśmy my nie mogli podejmować decyzji, a my przecież wiemy najlepiej, jak powinien wyglądać ten szpital za rogiem. Słyszeliście o pomysłach dotyczących szkół. Rząd chce nam zafundować szkołę komisarzy partyjnych, gdzie to nie samorząd, to nie rodzice będą decydowali o wyborze dyrektora szkoły, tylko kuratorium. Oczywiście tylko i wyłącznie tych, którzy myślą w ten sam sposób. Nie możemy na to pozwolić. Szkoła musi być powszechna. Szkoła musi być społeczna, a nie partyjna. To jest wybór, czy chcemy molochów, czy chcemy jakichś olbrzymich inwestycji, które prawdopodobnie nigdy się nie ziszczą, czy chcemy tych inwestycji za rogiem. My właśnie za tym się odpowiadamy i dlatego w swoim planie jasno mówimy, że pieniądze muszą być wydawane blisko obywateli, że my wszyscy musimy po prostu odzyskać kontrolę nad podatkami. Ale dzisiaj to, co najgorsze i to, z czym musimy się dzisiaj skonfrontować, to to, że ta władza jest kompletnie oderwana od rzeczywistości. Nie wiem, czy słyszeliście pana ministra zdrowia, który mówi, że jechał sobie limuzyną przez Warszawę i na Nowym Świecie nie widział żadnego zamkniętego lokalu. Tak się składa, że ja tamtędy bardzo często chodzę i ostatnio naliczyłem 12 zamkniętych lokali przez pandemię. Tak właśnie ta władza jest kompletnie oderwana od rzeczywistości. Dzisiaj trzeba pomagać przedsiębiorcom. Dzisiaj trzeba odpowiadać na prawdziwe pytania. I to jest właśnie celem naszego planu. Odpowiedź na te pytania, które są dzisiaj najbardziej istotne. Jak ma wyglądać służba zdrowia po pandemii? Nie centralizacja szpitali, ale jak sobie radzić ze służbą zdrowia, która jest na krawędzi załamania. To jest dzisiaj niesłychanie istotne, bo przecież wszyscy wiemy, jak wygląda służba zdrowia dzisiaj, jak wygląda onkologia. Wszyscy, którzy się dzisiaj borykają z powikłaniami po COVID-zie. To są prawdziwe tematy i nimi się musimy zająć. Nowoczesną edukacją, mówiła o tym Ola. Dzisiaj rządzący chcą upartyjniać szkołę, chcą się skupiać tylko na tym, żeby wtłaczać informacje do głów naszych dzieci, a my musimy uczyć nowoczesnego myślenia, pracy w zespole,
przede wszystkim samodzielnego myślenia. I to są prawdziwe tematy, które dzisiaj nas zajmują. Rynek pracy. Spotykam się z młodymi ludźmi codziennie i oni mi mówią każdego dnia, że dzisiaj najważniejsza jest bezpieczna praca. O tym musimy mówić. O miejscach pracy, o tym, jak je ratować, jak je tworzyć. Zielona energia, przed nami całkowita transformacja energetyczna naszego kraju. Musimy walczyć z kryzysem klimatycznym. Musimy walczyć o czyste powietrze. To jest nasz cel. Na to są olbrzymie pieniądze z Unii Europejskiej. Nie wolno tych pieniędzy zmarnować. To jest rzecz, o które przez cały czas pytają mnie młodzi ludzie, których spotykam na swojej drodze. Dlatego organizujemy Kampus Polska Przyszłości, bo chcemy z młodzieżą rozmawiać o prawdziwych wyzwaniach. O tym, jak powinien wyglądać prawdziwy plan odnowy Rzeczpospolitej, gdzie zajmujemy się najbardziej istotnymi problemami. I dzisiaj, drodzy Państwo, chciałem powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, bo nie da się przeprowadzić zmian bez partii politycznych. Platforma Obywatelska jest najbardziej dojrzałą partią opozycyjną, doświadczoną, przygotowaną do rządzenia. Tam są prawdziwi specjaliści, tam są ludzie, którzy wiedzą, jak zmieniać Polskę na lepsze i robili to przez 8 lat naszych rządów. Nikogo nie wolno zgubić, bo bez prawdziwych specjalistów, bez tego doświadczenia nie będziemy mogli realizować swoich planów. I to trzeba jasno i dobitnie powiedzieć. Zresztą widać, jak się PiS nas boi. Przecież atakuje właściwie tylko nas. Dlatego, że dobrze wie, że to właśnie Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska są tym wrogiem najbardziej poważnym. Ale drodzy Państwo, to nie wystarczy. I to trzeba też jasno i dobitnie powiedzieć. Konieczne są nowe środowiska. Partie polityczne, ale oprócz tego konieczna jest silna koalicja obywatelska, silni koalicjanci. Konieczna jest pomoc samorządowców. Konieczne jest wsparcie tych, którzy mają największe zaufanie społeczne. Tych, których odwiedzam w całej Polsce. Tych, którzy wiedzą, jak zmieniać nasze małe ojczyzny na lepsze. Konieczne w końcu jest pozyskanie zupełnie nowych środowisk. Dlatego Kampus Polska Przyszłości, bo chcemy namawiać młodych ludzi do zaangażowania w życie społeczne. I dopiero wtedy, jeżeli stworzymy taką przestrzeń do współpracy, a taką przestrzenią ma być właśnie ruch Wspólna Polska, gdzie fundamentalnym filarem będzie Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, ale gdzie będziemy dokładać samorządowców, nowe środowiska, nowych ludzi, którzy chcą się zaangażować w budowanie prawdziwego planu, planu odnowy Rzeczpospolitej. Dopiero wtedy będziemy w stanie zwyciężać. Dopiero wtedy. Drodzy Państwo, nikogo nie wolno zgubić. To jest chyba najważniejsze. Nikogo nie wolno zgubić, bo jeżeli chcemy wygrać kolejne wybory, musimy to zrobić razem. Ale to, co najważniejsze i to, co trzeba zrozumieć, że dzisiaj trzeba przede wszystkim łączyć. Dosyć podziałów, dosyć kłótni, dosyć konkurencji. Cała opozycja musi dzisiaj zdać test z dojrzałości. Musi ze sobą rozmawiać. To jest dzisiaj najważniejsze. Jak widzicie, bardzo żywe reakcje przez cały czas nam towarzyszą. Pozytywne. Musimy to zrobić razem, słuchajcie. Dzisiaj nie ma czasu na to, żeby się kłócić. Dzisiaj nie ma czasu na to, żeby rozpominać, kto zrobił jaki błąd. Musimy być razem. Dzisiaj jest czas na to, żeby się łączyć. Dzisiaj jest czas na to, żeby pozyskiwać nowych ludzi do współpracy. Żeby pokazać tę energię, która w nas drzemie. Żeby ją uwolnić właśnie w tym momencie, po pandemii. Ale to, co najważniejsze, to to, że musimy patrzeć w przód, musimy patrzeć w przyszłość. Dosyć już oglądania się za siebie. Dzisiaj musimy się konfrontować z tymi prawdziwymi wyzwaniami, które przed nami. Młodzi ludzie nam dokładnie mówią to, co najważniejsze. I dzisiaj mamy plan odbudowy Rzeczpospolitej. Będziemy go prezentować, a co najważniejsze, ja mam zadanie łączyć, a nie dzielić. I to dzisiaj wam Państwu z Gdańska obiecuję.
drodzy Państwo, jeszcze jedna rzecz, a mianowicie... Mamy małą niespodziankę. Zapraszamy Panią Karolinę Cykała. Co wygrała? No co? Dzień dobry. Chcielibyśmy powitać pierwszą uczestniczkę w skali kraju Kampusu Polska Przyszłości. Jest nią pani Karolina Cekała z Gdańska. Gratulujemy! Drodzy Państwo, bardzo się cieszymy, dlatego że proces rekrutacji właśnie się powoli kończy. Wybieramy osoby na kampus. I bardzo się cieszę, że mogę wręczyć pierwszy bilet na kampus osobie bardzo zaangażowanej, osobie, która studiuje medycynę, zajmuje się transplantologią, dobrze mówię? Bardzo się z tego cieszę. Słuchajcie, jedziemy w takim razie, oczywiście w Gdańsku, no przecież po to tu jesteśmy. Bardzo się cieszę, słuchajcie. Myślę, że będziemy mieli naprawdę fantastyczne miejsce co roku, w którym będziemy zapraszać młodych ludzi i będziemy mogli z nimi rozmawiać o tych najważniejszych wyzwaniach. Do zobaczenia w takim razie w Olsztynie pod koniec sierpnia. Do zobaczenia. Dziękuję Państwu bardzo!